Głośno jest ostatnio o tym Buddzie. Zauważyliście, że na każdym filmie z jego udziałem on ma wszędzie belki na oczach, łącznie z tym, co ja wrzuciłem, też mu belka na oczy wsadziłem. Czemu? Ponieważ belki na oczy wsadza się wtedy, kiedy ktoś na przykład ma postawione zarzuty, trafia do aresztu i wtedy się mówi na przykład Kamil L. Czemu wam to mówię? Bo taki omzrik, takie hieny rasowe, to potrafią ludziom belki na oczy zakładać, tylko dlatego, że o nich post jakiś wrzucają. O, komentarz znaleźliśmy czyś na Facebooku. Taki siaki, wiesz, belka na oczach. Dlatego o tym wspominam. Zobaczmy, co tutaj mamy, jeśli chodzi o kanał Zero. Zobaczymy też jeszcze materiał od Stanowskiego bezpośrednio. To jest materiał z kanału Zero. Buda zatrzymany za nielegalne loterie. Kontrowersje wokół Jupitera. Dwa dni temu. Nielegalne loterie. No, szczerze mówiąc, w świetle naszego polskiego fantastycznego prawa, monopol na hazard ma państwo. Wiecie, lotto, te sprawy. Z tym, że ludzie mogą robić mimo wszystko hazard, tylko muszą to robić tak, jak robił Budda. Więc nie bardzo rozumiem, czemu mają go za to aresztować w sytuacji, kiedy samo państwo mu na to pozwalało. W sensie musiał mieć pozwolenie, żeby tak coś zorganizować. Czyli sprzedaje ci jakiegoś gniota, dajmy na to, sprzedaje ci to za 6 stów, bo samo zrobienie to 4 stówy kosztowało, a ja chcę zarobić. Za 6 stów ci sprzedaje, albo nie, za 4 stówy. O, za 4 stówy ci sprzedaje, albo nawet po kosztach może trochę. Za 399, złotówka po kosztach. Sprzedaje ci to za 399, a dodatkowo do każdego zakupu będzie los, dzięki któremu możesz wygrać, otrzymać jako jedna z osób jakąś nagrodę, czy to samochód, czy to mieszkanie i tak dalej. Takie rzeczy odkąd tylko pamiętam funkcjonowały w Polsce i w telewizji były różnego rodzaju jakieś teleturnienie czy cokolwiek, gdzie można było wygrać coś. Nie? No a nasz Kamil Labudda, przypominam, na Kiku zawsze streamy są za zapalakę, subskrypcje, takie coś robił, więc no nie wiem. Budda został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji. No, czyli nie i powiem wam szczerze, kogo. Stało się coś, czego się nie spodziewałem. A przynajmniej nie spodziewałem się... Zrobił historię, to się stało. Powodu zatrzymania, bo zarzutów internautów w stosunku do Buddy... Ale dobra, jeszcze wam odpowiem na to tutaj. Taka ciekawa dyskusja na czacie. Otóż koleś powiedział, że on od 7 lat pije 5 energetyków dziennie i nic mu nie jest. No to ja mu powiedziałem, okej, okay, no to przez tydzień. Albo nie pij tych energetyków. No zobaczymy, czy jeden dzień wytrzymasz. On, no nie no, co ty, uzależniłem się od kofeiny. To od razu mi się przypomina sytuacja z Aczkolwodeckim, z Aczkolwiekiem, który to powiedział, że on nie jest uzależniony od kofeiny, ale jak nie wypije minimum 2 kaw rano, to głowa go boli i lepiej do niego nie gadać, bo podminowany cały. Rozumiesz? Ale on nie jest uzależniony od kofeiny. Okej, wracając do tematu. Było naprawdę wiele. Co w tym temacie wiemy? Za co influencer został zatrzymany? O tym w dzisiejszym materiale. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl i ochrony zdrowia. Nie, przewaga. Widziałem te wszystkie rzeczy i nie byłem na nie ślepy. Ja po prostu nie chciałem kogoś oskarżać bez dowodu. Za sobą mamy właściwie pierwszy z czterech domów, które postanowiliśmy tutaj przywieźć w takiej gotowej formie transportem overload dla rodzin, które po prostu na chwilę obecną ze swoimi dziećmi śpią u przedsiębiorców na halach produkcyjnych ze względu na to, że ich domy akurat zostały po prostu zmiecione do absolutnego zera, no i nie mają gdzie się podzieć. Wywiad z Buddą nagrałem, bo nie miałem żadnych dowodów na jego winy. Dodatkowo chciałem pokazać ludziom, że ktoś w tym ciężkim czasie robi coś dobrego. Dobrego dla rodzin, które straciły dach nad głową. Gdyby zrobił Robin Hood, influencer, nie wiem, Freeze, ktokolwiek, to też taki wywiad. Robin Hood, no nie? Nagrał. Dlatego dziś nie mam problemu z tym, żeby wszystko wam opowiedzieć. Ale od początku, w momencie nagrywania tego materiału wiemy, że influencer Budda został zatrzymany. Zostało zatrzymane 9 innych osób, w tym prawdopodobnie jego partnerka. Dodatkowo zabezpieczono majątek influencera. Zresztą do sieci wyciekł film, na którym widzimy, że samochód zatrzymanego jest... Ale jak to wyciekł film w imię ojca i syna? Przepraszam bardzo. Słowa są ważne, chyba się zgodzicie. Jak to wyciekł film?
Można mówić o wycieku, kiedy ktoś coś zostało nagrane w celach tam zabezpieczających, w celach prywatnych, gdzie by było coś tajne, utajnione. Ale to po prostu chłop na ulicy stoi sobie i TikToka nagrał. No jak to wyciekł film, no? Nic nie wyciekł. Po prostu chłop nagrał materiał sobie, stał na ulicy. To nic nie wyciekło. Wyciekł film, no. Polowywany. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji dziś od godzin porannych wykonują czynności na terenie Warszawy i województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Jest to sprawa dotycząca grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem oraz loteriami internetowymi. Na tym etapie sprawy dla dobra prowadzonego postępowania nie przekazujemy szczegółów informacji na temat wykonywanych czynności. Ale przekazałeś właśnie. Ale jak to nie przekazujemy szczegółów? Zabezpieczacie majątek, zgarniacie jego fury, wbijacie mu na chatę, zabieracie co ma, patrzycie co ma, podliczacie. Wydarzyło się coś, co sprawiło, że jestem trochę zdezorientowany. I jakby chodzi mi o to, że jestem zdziwiony, za co został zatrzymany. Dlaczego za loterię? W sensie wiem, że... No właśnie, czemu z powodu tych loterii? Ja nie ogarniam, przecież no państwo pozwalało. Ku tych wydarzeń było mnóstwo kontrowersji, ale w przypadku Buddy te ostatnie loterie były organizowane pod nadzorem i za zgodą dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, czyli za zgodą państwowego organu, więc jak dobrze rozumiem, no zgodnie właśnie z prawem. No tak? Właśnie, no to jest niesamowite. I od razu mi się przypomina pewien mem związany z naszym pięknym polskim rządem. Otóż rząd, jakby to skrócić, jak dobrze tutaj zauważył, przecież Fame MMA robiło też takie loterie. Bracia Malczyńscy też robili takie loterie. Raptem z Buddo jest problem, bo jakieś, nie wiem, większe pieniądze, bo gdzieś skądś jakieś znajomości z kimś ma, kto może coś nielegalnego robi, no to chwileczkę. Jeśli ja robię coś zgodnie z prawem, a ktoś inny coś robi sprzecznego z prawem, a ja tak się złożył, że znam tę osobę, nie uczestniczy w jego jakimś, powiedzmy, przestępczym procederze, to co ja mam odpowiadać? Jeśli mój kumpel wbije do sklepu i ukradnie chleb, to co, ja jestem odpowiedzialny za to, że on ukradł chleb, bo go znam? No chyba nie. Ogólnie nasze państwo to jest bardzo ciekawy kraj, bo ja mam wrażenie, że może dojść do czegoś takiego, że rząd zleca w celach zabezpieczenia majątku, na przykład Buddy, zarekwirować jego samochody, prawda? A na przykład i zabierają na parking policyjny jego samochody, jego te domy na kółkach, które przed chwilą tam widzieliśmy, no nie? I tak później patrzą i myślę sobie, ej, ale co tu się odwala? Czemu tutaj są domy na parkingu? No, bo mieliśmy zabrać wszystkie jakieś takie pojazdy, no a to nie jest jakaś nieruchomość, bo to się rusza. Więc też zabraliśmy. No nie? Ale dobra, to zabrać mi stąd. A to i tam... I okazuje się, że na przykład to wzięli, biorą te domy na kółkach, a w środku ludzie siedzą. No nie? Bo już Budda zostawił, w środku ludzie siedzą. No i co? I w tym momencie trzeba ich ściągnąć od tych ludzi pieniądze za bezprawne wtargnięcie na teren policji, parkingu policyjnego. I jeszcze muszą zapłacić mandat za parkowanie na tym parkingu, nie? To mi trochę państwo nasze przypomina, taka sytuacja. Bo jakim... Rozumiesz, bo nie dość, że zaparkowali nielegalnie, muszą zapłacić mandat, to jeszcze mieszkają na tym parkingu nielegalnie, no. Dlatego zawieszam takie pytanie. Czemu akurat przestępstwo, przebywają, będą dopytywać organy? Tak jak na początku wspominałem, majątek influencera został zatrzymany, skonfiskowany. Tak, jako dowód rzeczowy, no nie? Dowody rzeczowe pozbierali. Skonfiskowali samochody, domy na kółkach. Zwycięzcami niedzielnej loterii, bo strzelam, że te nagrody... I poza tym tamci w tych domach na kółkach nie zapłacili od gruntu. To nie zostało jeszcze prawnie przekazane. Dostaliśmy także pierwszy komunikat prokuratury w tej sprawie. Jak przekazał rzecznik prokuratury Przemysław Nowak, w ramach śledztwa prowadzonego przez zachodniopomorski pion PZPK w Szczecinie zatrzymano dziś Kamila L., PS Budda oraz 9 innych osób. Kamila L. Budda. Przedstawił im zarzuty i przesłucha ich w charakterze podejrzanych. Szczegóły po zakończeniu czynności. Jak wynika z doniesień medialnych, zatrzymani mieli być także inni youtuberzy. Mowa m.in. o MGP czy Detailerze, którzy zresztą także organizowali loterię. No dobrze, ale Fame MMA organizowało loterię.
Co zresztą, przecież nie wiem, właśnie loterię organizowali także Oj Wojtek, bracia Malczyńscy, organizowała je organizacja Fame MMA, dlaczego oni nie zostali zatrzymani? No bo umówmy się, w ostatnich latach wśród influencerów to był pewnego rodzaju fenomen, taki ogromny skok na kasę. I powiedziałem, że jestem... Hardkorowy plagiat organizował. Totalnie zdziwiony, że zatrzymano go za loterię. Teraz już wiecie dlaczego. Dodatkowo jestem zdziwiony, że zatrzymano go akurat za loterię, bo różnych wypominanych niejasności przez internautów wokół influencera było naprawdę sporo. I zapewne wielu z was doskonale wie, o co chodzi. Powstała przecież nawet strona internetowa, która spisywała wszystkie zarzuty wobec Buddy. Przecież powstały nawet dwa filmy pod tytułem Sylwetki polskich gangsterów, Budda, historia supa. No i zarzuca mu się tam właśnie między innymi... Sylwetki polskich gangsterów. O tym, Baran Kiepa, tak? Bycie słupem, czy przepisywanie samochodów na jakieś dziwne, różne zagraniczne spółki. Mówi się także o specjalnym rozbijaniu samochodów ze swojej wypożyczalni. W konsekwencji różnych wyłudzeń, odszkodowań, od ubezpieczalni. Tu na razie nieoficjalnie wśród internautów mówi się nawet o 100 samochodach i 20 milionach złotych wyłudzonych w ten sposób. Jeszcze zapomniałem, a warto dodać, że ci inteligenci najbardziej przeżywają, ile to wielce nie zarobiłem na loterii. I tak się zagalopowali z teoriami, pomówieniami i upublicznianiem danych wrażliwych, że więcej zarobię z pozwów cywilnych, które już złożyłem i jeszcze złożę na nich samych niż na loterii. Zresztą sama wypożyczalnia także zmieniała swoją nazwę, auta były te same. Także no naprawdę wiele kontrowersji. A warto jeszcze wspomnieć o nielegalnych wyścigach, driftach w środku miasta, blokowaniu ulic i ogólnie o całej grupie Illegal Knights. No na przykład jak pamiętacie, jak on zrobił to, że tankujemy na jakiejś stacji i poinformował widzów i jak zakorkowali miasto. Ja mówiłem, że hej, ja nie mam problemu z tym, że ty tankujesz ludziom benzynę za free, no ale informować o tym swoją widownię, która później korkuje całe miasto, że ludzie nie mogą jechać normalnie jak do domu czy do pracy czy gdziekolwiek tam jadą w tym momencie, to jest jakieś chore. Perspektywy to bardziej można powiedzieć, że sytuacja... Bo to ja bym powiedział, że w tym momencie on zorganizował bez jakiejś odpowiedniej licencji zgromadzenie, no. Pomina sytuację z lat 20, kiedy Al Capone poszedł do więzienia za podatki, a wszyscy wiedzieli, że naprawdę za coś innego. Nie szukam tu analogii i nie chcę nikogo skazywać, zanim sąd to zrobi, nie wiem jak było. Natomiast no, to, co dzieje w Polsce i w całej Polsce, ale akurat przykład z Małopolski jest mi szczególnie bliski. W ubiegłym roku próbowano zorganizować piknik rodzinny i to w ogóle w środku wakacji, pożegnanie lata w jednej z podkarpackich miejscowości i okazało się, że tymi wszystkimi ekspertami, którzy będą dzieci uczyć się bezpieczeństwa ruchu drogowego, są organizatorzy nielegalnych wyścigów Illegal Night. Zadzwoniłem wtedy do organizatora, do radnego z tej miejscowości z pytaniem, czy on wie, kogo zaprosił. Przepraszam. Powiedział, że to nieważne, co oni robią na co dzień, on wie, co będą robili u niego. Sytuacja się rozwinęła, napięcie rosło, różne próby nacisku na mnie były, żebym odstąpił. Organizator nie potrafił naprawdę wytłumaczyć, dlaczego to robi. Nie znał tych ludzi i to było ogromne zagrożenie. No a potem pojawili się pod moim oknem panowie samochodem, którzy przez szybę, opuszczając szybę samochodu, z czegoś strzelali, próbowali mnie zastraszyć. No to oczywiście nie podziałało, zresztą kuli żadnej nie znalazłem, więc domyślałem się, że to jakiś straszak był. Te rodzinne pikniki w Krakowie i pod Krakowem to jedno, ale dwa to są te nielegalne wyścigi. Kiedyś jadąc nocą zostałem zatrzymany na rondzie pod Krakowem i zobaczyłem, że coś tam się dzieje. Myślałem, że to jest wypadek. Wysiadłem. No i zobaczyłem, że to wyścig na jedną czwartą linii. Oczywiście, że nielegalny. I zobaczyłem publiczność, około 500 osób. Oczywiście w pierwszej chwili próbowałem robić zdjęcia, zupełnie nierozsądnie. Jak zorientowałem się, co się świeci, wsiadłem do auta i pojechałem. Panowie pojechali za mną, próbowali mnie zepchnąć z drogi. Mówię o tym nie dlatego, żeby pokazać, jakie bohaterskich czynów dokonałem, ale dlatego, żebyśmy wiedzieli, że to nie są... Zepchnąć z drogi próbowali. Później policjanci wytłumaczyli mi, że tak naprawdę cały ten interes polega na tym, że panowie, którzy to organizują, zarabiają na tym grube pieniądze. Po pierwsze dlatego, że ci, którzy się tam ścigają, to są wynajęci przez nich kierowcy. Oni budują wokół nich taką aurę świetnych kierowców, zawadiaków, takich szybcy i wściekli. A publiczność przyjeżdża, no i wśród tej publiczności, tam było wtedy około 500 osób, pojawiają się ludzie, którzy sprzedają różne, nazwijmy to, używki. I to jest cały interes, na tym to polega. To nie jest tylko zabawa małych dzieci, które chcą się pościgać na ulicy rowerkami, tylko to jest poważne przedsięwzięcie ludzi, którzy no niestety no, są przestępcami. Tylko to jest kwestia czasu, kiedy zostaną złapani po raz kolejny albo może po raz pierwszy. Tych grup jest kilka w Krakowie, one się różnie nazywają, aczkolwiek są to najczęściej ci sami ludzie. Dużo zmieniło się po wypadku Peretiego w Krakowie, to ten wypadek... Ach, gdzie, no ten Peretti, co za Iwanią. Gdzie zginęli na moście, będą z ogromną prędkością nie poradzili. Gdzie na moście? Na jakim moście w Farmazonie? Nie tyle na moście, co wyleciał na skrzyżowaniu z drogi i walnął w barykadę. Prawda? Tam było jeszcze zejście pod ziemię, czy gdzie... Nie, na metrze to gdzie indziej się wywalili chyba, ale żeby lecieli. Ale tutaj to było tak, że zlecieli, tam była droga remontowana i na skrzyżowaniu nie wykręcił, tam pieszy przechodził. I tam fajnie ich tak ścięło.
Dzisiaj jest trzy kanami na zwężeniu jezdni. Więc Budda myślę, że zrozumiał, bo to jest chyba ten moment zwrotny, kiedy on się z tego zaczął wycofywać, zwłaszcza, że niecały miesiąc później czterech młodych chłopaków niedaleko Święcina też zginął w samochodzie, zresztą też w żółtym RS. I to był chyba punkt zwrotny. I teraz dobrze, fajnie, że tak się stało, tylko jeszcze fajnie by było, gdyby ci kibice zrozumieli, że idą złą drogą. Bo mnie nie chodzi o tych ludzi, którzy tam się ścigają, bo oni wykonują swój zawód, ja to tak uważam. Natomiast ci młodzi, którzy przychodzą kibicować, wpadają w łapy no, nieodpowiednich ludzi. I tych ludzi szkoda, i szkoda, że to nie oni się, że tak powiem, nawrócili. I nie twierdzę, że Budda jeździł po domach i zastraszał ludzi. Nie mam na to żadnych dowodów. Zresztą dziennikarz, który śledził poczynania... No, sam by tego nie robił, bo był zbyt medialny. Od razu by było głośno. Mógł to ewentualnie robić ktoś od niego. Grupy Illegal Knights także takich dowodów nie posiada. Sam Budda w pewnym momencie mocno odciął się od grupy, ale musiał wiedzieć, z kim ma do czynienia. My już nie działamy razem, nie współpracujemy i pewnie współpracować nie będziemy. Tu jest po prostu różnica zdań na tle ideologicznym. Ja mam zupełnie inne podejście. Pewne rzeczy są dla mnie nieakceptowalne. Pewne rzeczy są dla mnie passé i pewne rzeczy są takie, pod którymi ja w ogóle nie chcę pokazywać swojej twarzy. A w jego mediach społecznościowych widać było mocną zmianę kierunku i ocieplanie swojego wizerunku. No, i tu zabrakło jakiejś takiej mocnej przestrogi dla jego widzów. Popełniłem błąd. Uważajcie na tych ludzi. Z drugiej strony, czy jestem jakoś bardzo zdziwiony, że tego nie zrobił? Nie, bo jeśli ci sami ludzie są w stanie zastraszać dziennikarza, to co mogli zrobić mu, człowiekowi, który wie pewnie naprawdę sporo. Więc mimo wszystko mam ogromną nadzieję, że influencer nie wykorzystywał wszystkich swoich akcji charytatywnych, żeby się wybielić i oczyścić swój wizerunek. Może nie przesadnie chwalić ze względu na to, że łatwo jest narzucić narrację, że pomaga się po to, żeby tylko i wyłącznie się pokazywać na wywiadach i tak dalej, więc to pewnie wynika troszeczkę z tego. Tylko zastanawiam się, skąd ta nagła ucieczka z YouTube'a. W sensie sam zainteresowany tłumaczy to panującą złą atmosferą w internecie. Tylko właśnie, czy na pewno przez to? Bzdura. Na przykład bzdura, zobaczcie. My sobie jesteśmy, nas jest tutaj niewiele osób, no ale my mamy tutaj bardzo przyjemną atmosferę, wszyscy są mili, wszyscy są grzeczni, nikt na kupy na środku pokoju nie robi, nie śmierdzi, pachnie. Więc no. Na start kanałów. Przecież memem stało się już to, że dorobił się na zmywaków Anglii. Powiem wam szczerze, po moim wywiadzie z Buddą próbowaliśmy go zaprosić do godziny zero. Ten jednak wybrał wywiad u żurnalisty, gdzie umówmy się, nie musiał się mierzyć z telefonami od widzów, nie musiał się mierzyć z waszymi pytaniami i zarzutami, co no dało mi sporo do myślenia. Na ten moment jest za dużo niewiadomych, za dużo sprzecznych informacji, ale to, że z karierą Buddy i jego poczynaniami było coś nie tak, no już wiem. Dlatego obiecuję, że tematu nie porzucę. Jest mi po prostu szczerze źle z tym, że kolejny idol nastolatków może mieć coś na sumieniu. Znaczy, jest mi źle. Jestem po prostu szczerze zdenerwowany. Ale tak jak powiedziałem, jeśli to wszystko okaże się dalej i będziemy mieli więcej informacji, to do tego tematu na kanale Zero na pewno jeszcze wrócimy. Tak, idole nastolatków. Elegancko, no nie? A waszymi idolami kto był? Bo moim idolem, jak byłem nastolatkiem, był Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, Bruce Wszechmogący, Jim Carrey, był Eddie Murphy, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Jackie Chan. No. To byli moi idole.